Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Jednym z najbardziej znanych epizodów z historii polskiego lotnictwa w trakcie II wojny światowej pozostaje historia słynnego Cyrkuskalskiego, czyli zespołu złożonego z polskich pilotów myśliwskich, którzy zostali skierowani do Afryki Północnej, gdzie w tym czasie toczyły się bardzo zażarte walki powietrzne pomiędzy lotnictwem aliantów a siłami włoskimi i niemieckimi. Generalnie Polacy przybyli do Afryki Północnej dość późno, ale pomimo tego zdołali odnieść znaczące sukcesy. Wynikało to z kilku kwestii. Po pierwsze, z doboru pilotów. Warunki, które musieli spełnić lotnicy przydzieleni do polskiego zespołu walczącego jak można przetłumaczyć nazwę jednostki były bardzo Wyśrubowane. Od pilotów zgłaszających się na ochotnika do służby w Afryce wymagano między innymi, by pilot spędził co najmniej jeden rok w dywizjonie myśliwskim, jako pilot operacyjny, wykonał przynajmniej 30 lotów bojowych, a także by kandydat uzyskał zgodę dowódcy dywizjonu. W literaturze można spotkać różne sugestie dotyczące tego, jak odbywało się wybieranie ochotników. Wiadomo natomiast na pewno, że pierwsze informacje na temat planów sformowania polskiego oddziału złożonego z pilotów myśliwskich, którzy mieliby walczyć w Afryce. Pojawiły się na przełomie 1942 i 1943 roku. Informacje o tych planach docierały do poszczególnych pilotów i dywizjonów pocztą pantoflową, jednakże 2 lutego informacja została oficjalnie przekazana pilotom kilku. Polskich Dywizjonów Myśliwskich. Jak zauważył później Tadeusz Rolski, ciężar formowania nowego zespołu bojowego miał być rozłożony porówno na wszystkie jednostki, ale przy tworzeniu cyrku nie został wzięty pod uwagę personel 307 Dywizjonu Myśliwskiego Nocnego Lwowskich Puchaczy. Prawdopodobnie dlatego, że była to jednostka pozostająca nieco na uboczu. Ponadto latająca na maszynach obsadzonych przez dwuosobowe załogi. W sumie do zespołu zostało wybranych 16 pilotów myśliwskich, wśród których można wymienić Bogdana Arcta, Macieja Dreckiego, Eugeniusza Chorbaczewskiego, Jana Kowalewskiego, Wacława Króla, Marcina Machowiaka, Władysława Majchrzyka, Bronisława Malinowskiego, Ludwika Martela, Karola Pniaka, Mieczysława Popka, Tadeusza Rolskiego. Stanisława Skalskiego, Kazimierza Spornego, Kazimierza Sztramko oraz Mieczysława Wyszkowskiego. Oprócz bardzo dużych wymagań, jakie postawiono pilotom, duże znaczenie miało także wyposażenie, jakie otrzymała nowa jednostka. W czasie, gdy nad Anglią trudno już było o spotkanie z niemieckimi samolotami, Polacy, którzy cieszyli się zasłużoną sławą bardzo dobrych pilotów, mieli otrzymać jeden z najlepszych brytyjskich samolotów myśliwskich, używanych w tym czasie przez jednostki brytyjskiego lotnictwa. Był to Supermarine Spitfire w wersji Mark 9c, jednakże początkowo w polskim zespole walczącym znalazły się samoloty Supermarine Spitfire Mark 5b Trop. Eksploatacja tych ostatnich była jednak stosunkowo krótka i trwała od 16 do 25 marca 1943 roku. Później miejsce starszych maszyn zajęły nowsze dziewiątki. I właśnie dzisiaj chciałbym porozmawiać z Państwem o kilku najlepszych, a może najbardziej skutecznych egzemplarzach spitfajerów używanych w Cyrku Skalskiego który podczas siedmiotygodniowego udziału w walkach zapisał na swoje konto ze strzelenie 25 samolotów nieprzyjacielskich, które zostały zaliczone jako pewne, trzy zwycięstwa prawdopodobne oraz 9 uszkodzeń. Wszystko to przy stracie jednego pilota, który dostał się do niewoli niemieckiej. Według większości polskich opracowań, w tym także tych starszych, które były opracowane w oparciu o znacznie chudszą bazę źródłową, Takich rezultatów, jak polska jednostka, nie udało się uzyskać żadnemu dywizjonowi brytyjskiemu latającemu podczas kampanii afrykańskiej w 1943 roku. Oczywiście nie był to pierwszy ani tym bardziej jedyny afrykański epizod polskich pilotów myśliwskich, ale o tym porozmawiamy przy innej okazji. W sumie w Cyrku Skalskiego wykorzystywano 10 samolotów Supermarine Spitfire Mark 9c. Samoloty te nosiły kody literowe od ZX1 do ZX10. Natomiast najprawdopodobniej zamiast ZX10 było to po prostu ZX0, bo takie zdjęcia się zachowały. Maszyny pochodziły z serii EN i miały numery seryjne odpowiednio EN459, EN361, EN 313, EN 267, EN 315, EN 268, EN 286, EN 300 oraz EN 261. Pod względem skuteczności, na pierwsze miejsce wysunęła się maszyna ZX6 z numerem seryjnym EN 315. Na tym samolocie sukcesy odnosili Eugeniusz Horbaczewski, Stanisław Skalski, Mieczysław Wyszkowski, Mieczysław Popek, Bogdan Arzt, i to aż trzykrotnie, czyli tak jak Chorbaczewski, który latając tym konkretnym samolotem również odnotował trzy sukcesy. I to właśnie on był najskuteczniejszym użytkownikiem EN-315, ponieważ trzykrotnie odnotował, korzystając właśnie z tego samolotu, pewne zestrzelenie. Na drugim miejscu uplasował się wspomniany już wcześniej Bogdan Arzt, który odnotował jedno zwycięstwo pewne, jedno prawdopodobne oraz jedno uszkodzenie. Pierwsze zwycięstwo na EN-315 odniósł Horbaczewski, który 2 kwietnia 1943 roku zestrzelił Messerschmitta BF-109. Ostatni sukces odnotowano 28 kwietnia, gdy Popek. Zestrzelił na pewno włoskiego Macki MC-202. W oparciu o zachowaną dokumentację udało mi się pośrednio prześledzić losy samolotu. Maszyna została zbudowana w fabryce w Islay. Po zakończeniu budowy samolot wykonał swój pierwszy lot 8 stycznia 1943 roku. Następnie został dostarczony do Maintenance Unit 6, skąd następnie został przekazany do 47. maintenance unit w Clearpool, gdzie trafił 25 stycznia 1943 roku. 25 lutego 1943 roku samolot został dostarczony do Gibraltaru. W styczniu 1943 roku, a także później, w okresie marzec 1943, był pilotowany m.in. przez Filipę Mary Bennett, urodzoną w w dniu 22 listopada 1919 roku, brytyjską lotniczkę, która podczas wojny służyła jako tak zwany Ferry Pilot. Był to trzeci samolot z numerem seryjnym, zaczynającym się od liter EN, na którym latała. Później maszyna trafiła między innymi w ręce polskiej jednostki. Po stosunkowo krótkiej eksploatacji. Polskim zespole walczącym, maszyna została przekazana na Maltę, gdzie podczas lotu wykonywanego w dniu 1 lipca 1943 roku doszło do usterki silnika i samolot podczas przymusowego lądowania uderzył o skały w miejscowości Lukwa na Malcie, no i krótko potem został skasowany. Podczas lotów na tym konkretnym samolocie zestrzelonych zostało w sumie na pewno 7 nieprzyjacielskich samolotów. 5 Messerschmittów Bf 109 oraz 2 MC 202. Drugim pod względem efektywności samolotem wykorzystywanym w cyrku Skalskiego był Spitfire Mark 9 z numerem bocznym ZX5. Maszyna nosiła numer seryjny EN267, a za jego sterami sukcesy odnosili Horbaczewski, sporny Stramko i to dwukrotnie, oraz Skalski, który 6 maja 1943 roku, siedząc za sterami ZX-5, uszkodził niemieckiego Messerschmitta BF-109. Jednakże pierwszym sukcesem odniesionym podczas lotu operacyjnego na tym samolocie przez Polaków było zestrzelenie Junkersa U-88, Ju którego w dniu 28 marca dokonał Chorbaczewski. Potem zestrzelono jeszcze trzy samoloty. Dwa Messerschmitty BF-109 i jednego MC-202. Dwa BF-109 z tego grona zostały zaliczone sztramce. Wspomniane Spitfire latał nieco dłużej niż jego poprzednik. Pierwszy lot miał miejsce 15 stycznia 1943 roku. Następnie maszyna trafiła do 9 Maintenance Unit, po czym do 47 Maintenance Unit, skąd samolot po kilku tygodniach skierowano do Gibraltaru. Do Afryki Północnej maszyna została dostarczona 31 marca 1943 roku. Później na początku lipca trafiła na Maltę, skąd miesiąc później odesłano ją do jednostek północnoafrykańskich. Samolot, tak jak miało to miejsce w przypadku poprzedniego Spitfire'a używanego w cyrku Skalskiego, był rozprowadzany pomiędzy różnymi jednostkami przez Filipę Mary Bennett. Na trzecim miejscu pod względem odniesionych sukcesów znalazł się samolot z kodem ZX10, który nosił numer seryjny EN261. Maszyna była używana przez Ludwika Martela i Kazimierza Spornego, którzy podczas wykonywania lotów bojowych w dniu 20 i 22 kwietnia odnieśli na nim po trzy pewne i jedno prawdopodobne zwycięstwo powietrzne. Najlepszym pilotem ZX-10 był Kazimierz Sporny, który zestrzelił na pewno dwa Messerschmitty BF-109 w dniu 22 kwietnia 1943 roku. Martelowi zaliczono zestrzelanie BF-109 i uszkodzenie drugiego myśliwca tego typu. O tym konkretnym samolocie udało się ustalić znacznie mniej. Wiadomo natomiast, że został po raz pierwszy oblatany 24 grudnia 1942 roku, a następnie skierowano go do jednostki rozpoznania fotograficznego, skąd w dniu 14 stycznia 1943 roku Spitfire'a przekazano do 39. Maintenance Unit w Glynpool. Następnie pod koniec lutego samolot trafił do Gibraltaru. W dniu 31 marca 1943 roku skierowano go do północnej Afryki. Po krótkim okresie eksploatacji w cyrku Skalskiego trafił na początku lipca 1943 roku na Sycylię, a później do jednostek północnoafrykańskich. Ten konkretny samolot został skasowany dopiero 22 listopada 1945 roku, jednakże nie udało mi się ustalić w jakich okolicznościach do tego doszło. Na pozostałych Spitfire'ach odniesiono po trzy sukcesy. Nie będę tu podawał konkretnych danych dotyczących tamtych maszyn, o których być może jeszcze kiedyś pojawi się odrębny materiał utrzymany w tym tonie. Jeśli chcecie coś takiego zobaczyć, dajcie znać w komentarzu. Tak czy inaczej do tego tematu zainspirowało mnie posiadanie w swoich zbiorach modelu samolotu Supermarine Spitfire Mark 9C z pewnej znanej firmy w królewskiej skali. Model na okładce pudełka ma rysunek samolotu z cyrku Skalskiego i zapewne w takiej konfiguracji będę się starał go kiedyś tam popełnić, bo kiedyś już takiego Spitfire'a skleiłem, ale wówczas Otrzymał on barwy izraelskie. A dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wzbudził Państwa zainteresowanie, a jeśli tak było, to zachęcam do wspierania kanału. Można to zrobić na kilka różnych sposobów. Po pierwsze, za pośrednictwem wirtualnej kawy, do której link znajduje się w opisie filmu. Po drugie, za pośrednictwem wsparcia w serwisie YouTube. A jeśli z jakiejś przyczyn nie chcecie albo nie możecie wesprzeć mnie w ten sposób, to zachęcam do sięgania po inne materiały na kanale lub obejrzenia reklam. Bardzo serdecznie dziękuję za całe wsparcie z Wirtualnej Kawy i pozdrawiam widzów wspierających Bartosza Sierackiego, Roberta Nowosada, Sławka BZDZ. Pana Horsa, Andrzeja Rada, Artura, Adama G., Mikołaja Jakubabarskiego, Hollywood Trauzersa, Grabka, Tomasza Mrożka, Stanisława Sawickiego, Konrada Jeszkę, Mirka Samsela, Macieja Rozpare, Piotr Rutę, Kacpra Kaszlugę, Marka Szczepanowskiego, Filipa Wysoczańskiego, Rysia Borysia, Marcina Słabonia, Pan Kinsana i Henę Agliego. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia się z Państwem.